Dzień dobry jeszcze raz, panie doktorze. Jestem tutaj zachwycony, bo już który raz z kolei czuję się wspaniale. Ja bym chciał, żeby przedstawić to właśnie, o, to jest energia, która dopiero zaczyna iść. Jak my pracujemy z czakrami, z tymi meridianami, kanałami energetycznymi, w pana pracy też, w twojej pracy też, akupunktura. Akupresura, ale akupunktura ma wyśmienite działanie tutaj. Energetyczne, tak. Energetyczne. I tu pobudzając witalność człowieka poprzez również, również tego człowieczka, którego mamy tak tutaj nakłuty, widzisz? Tak. Ten nakłuty człowieczek. Można go bliżej by było pokazać, jak tutaj, ile punktów. Ja mam takiego większego, ale dobrze. Chciałem, żeby tutaj właśnie powiedzieć na ten temat, o, on będzie tutaj, po środku, tak widziany. Świetnie. Na temat tego, dlaczego ja się dobrze czuję tu. O właśnie, taka. Czym jest ta nowobaria? Dlaczego tak się dobrze czuję? No my... Śmiać mi się chce. Tworząc warunki normobaryczne, odtworzyłem warunki, do jakich nasze ciała zostały stworzone. Nasze ciała nie zostały stworzone do warunków, które aktualnie panują na Ziemi, tylko właśnie do warunków o podwyższonym ciśnieniu, o podwyższonym stosunku, znaczy o podwyższonym stężeniu tlenu, dwutlenku węgla i wodoru. I jeżeli ciało nasze dostanie wszystko to, do czego ono jest stworzone, że potrzebowało, no to jego stan zdrowia się od razu poprawia. I na przykład procesy zdrowienia, procesy gojenia się są zdecydowanie przyspieszone. Już omawiałem to w kilku innych miejscach. Pies miał złamaną łapę, kość. Normalnie unieruchomiona łapa u psa zrasta się w 18 dni. Pies był wkładany do warunków normobarycznych na 3 godziny dziennie. Po 6 dniach był pełny wzrost kości. Czyli z 18 dni zrobiło się 6. Trzykrotnie skrócił się czas wzrostu, potwierdzony radiologicznie, wszystko lege artis. Jeżeli trzykrotnie skrócił się czas zrastania się kości, to ja oceniam, że szybkość naprawiania wzrosła przynajmniej 5-6-krotnie, żeby trzykrotnie skrócić czas. My dysponując już od wielu lat, prawie od 30 lat, urządzeniami do pomiarów energii na kanałach energetycznych. Dawniej to się nazywało riodoraku, a dzisiaj są takie urządzenia, które za pomocą badania biorezonansowego potrafią określić, czy w danym meridianie jest za mało energii, czy za dużo energii. I właśnie ja, jeżeli trzeba, korzystam z takiego aparatu i tutaj mam na wyświetlaczu wynik takiej pani, u której, może pokażę, tu są, jeżeli jest na środku, to jest w porządku. To jest zielone, tak. Jeżeli jest po lewej stronie, to jest niedobór. Jeśli po prawej, ja to zbliżę. Za pomocą prawa 5 elementów, które znajduje się tutaj za twoją głową, Andrzeju, możemy otworzyć tak zwane kanały ratunkowe, w których z meridianów, gdzie jest dużo energii, energia przepływa do meridianów, gdzie jest za mało energii. To właśnie do tego służy prawo 5 elementów. I jeżeli uda się wyrównać, że te meridiany mają porówno, wtedy objawy znikają.
To jest oczywiście dodatkowy aspekt mojej praktyki, bo głównie ja tutaj bazuję na tym, żeby korzystać z warunków normowarycznych, przymnażanie komórek macierzystych oraz przy dłuższych pobytach jeszcze tutaj się wydłuża telomer, o czym opowiadałem wcześniej, prawda? Więc to jest, no, wydłużenie telomeru to jest odmładzanie. Wydłużenie, tak, życia. To i jest, jakości życia. Tak. Więc czyli się, każdy sobie może zbadać telomery? Tak. Każdy. Trzeba pójść do Alabu i tam pobiorą krew, wyślą u nas w Polsce, w Poznaniu. Badają tą długość telomeru i możemy się przekonać, w jakim mniej więcej jesteśmy stanie biologicznie, nasze ciało. Czyli my wiemy, że wszystkie choroby, jak nowotwory, zawały, udary i tak dalej, wiążą się z osłabieniem immunologicznym człowieka, czyli telomery zmierzkają jemu. Więc podstawową sprawą są zaburzenia energetyczne. Energetyczne. Więc gdy są blokady energetyczne, to w pewnych obszarach naszego ciała energii jest za mało, tak, i wtedy ten obszar ulega przemianom chorobowym, aż do raka włącznie. Jeżeli uda się przywrócić równowagę energetyczną w każdym obszarze ciała, każdy objaw stopniowo zniknie. Czyli praca nad meridianami, na meridianach po prostu może spowodować, że te procesy, które są chorobowe, no cofną tak, się w jakimś stopniu. To jest najszybsza metoda, bo oczywiście możemy też wpływać na blokady, które powodują nadmiary i niedobory za pomocą głowy. A to też. Bo przecież blokady powstają w głowie, mózg. Tak. Mózg tak. Powoduje przyblokowanie i wtedy energia nie płynie normalnie. Ty, Andrzeju, notabene, też pracujesz w podobnej materii, no bo tak, gdy się tobie uda odprowadzić różne, byty, że tak powiem, przyczepione pijawki niepotrzebne, oczywiście w sensie niematerialnym, energetycznym, tak, to również odblokowujesz. Odblokowuję. Ja już ostatnio pracuję nad archonci, tak zwane energie ciemne, które może słyszałeś tak, o nich. Tak, tak, tak. I uważam, że bardzo robią złą robotę, ponieważ podklejają się do ludzi, którzy osłabieni mają, osłabioną odporność psychiczną mają przede wszystkim. Nie tylko. A to się przekłada na potem fizyczną, na ciało. Tak, tak, na choroby, tak, tak, zdecydowanie. Najpierw emocje, a potem ciało. No tak. Tak, dlatego tutaj coraz więcej ludzi jest tak zwanych opętanych, osłabionych. Czy to można nazwać jak jemioła? Przykleja się do drzewa no i żyje w tym. No pasożyt, pasożyt. Pasożyt, tak, tak, jak jemioła. Tak. Do zdrowego drzewa przyczepia się, ona pięknie zielona jest, a drzewo... A drzewo usycha, jeśli za dużo tego jest, nie? No tak, są obklejone drzewa akacje, szczególnie widać. Niektórzy zauważają, że czasami jest symbioza pasożyta z gospodarzem. No tak, symbioza, tak. Czasami tak jest, to... ale nie jest to reguła. Tak. Nie jest to reguła. Czyli można powiedzieć, że normobardia, czyli te parametry, które tutaj są jakby w tych warunkach, w których ludzie przebywają, no to wydłuża się jakość i długość życia. Wspominał tak, pan o tym, że na przykład do potopu, czyli długowiecznie i dłużej, właśnie o wiele, wiele dłużej i nie było chorób. Ja bym tego nie określił reset. To była katastrofa. To była kosmiczna katastrofa i istotnie
przecież. Ale ona zresetowała wszystko. Zmieniła. Jakby zmieniła zdecydowanie, zmieniła całkowicie. Zmieniła. Nie zresetowała. Zmieniła, pogorszyła warunki egzystencji. No, zdecydowanie. I tak jak do potopu, przecież mamy wiele źródeł pisanych i niepisanych, w których mamy relacje, że ludzie dożywali 900 lat. Dokładnie, do tego zmierzam. Natomiast już po potopie to się wszystko skawaliło i niestety już w tej chwili praktycznie obserwuje się maksymalnie do 120 lat. Chociaż na przykład słynny Chińczyk Li Qingyun żył 256 lat. Zmarł w latach 20. XX wieku. I dlaczego ta sprawa wyszła? Bo są zapiski pisane w archiwum cesarskim. Aha. Pierwszy list gratulacyjny z okazji ukończenia 150 lat. No to tam w Chinach nie było to jakimś rzadkości. Halo. No 150, no nie no, no oczywiście, Chiny, długowieczny. Japończycy to akurat słynęli z długowieczności. Niektórzy, bo większość to nie. I potem znaleziono drugi list gratulacyjny z okazji skończenia 200 lat. I podejrzewamy inny mechanizm niż mechanizm normobaryczny. Gdyż tutaj według nas odgrywa rolę zioło, tarczyca bajkalska, tak, z jego alkaloidem bajkaliną, która to bajkalina ma siłę przedłużania telomeru i to jeszcze w warunkach, gdy komórka już weszła w swój ostatni cykl życiowy, czyli do stanu senescencji. Senescencja. Jeżeli komórka weszła w stan senescencji i dostanie swoją porcję bajkaliny, wtedy uruchamia tak zwaną telomerazę, która wydłuża o 5 fragmentów telomer. I w związku z tym wtedy komórka jeszcze pięciokrotnie może się odnowić. Czyli proces obumierania zostaje zahamowany i jakby następuje umożliwienie odnawiania się jeszcze 5 razy. I dlatego no, jest już ponad 10 tysięcy osób, które no, gdy usłyszały to ode mnie, regularnie co 10 tygodni biorą przez 6 dni bajkalinę w celu właśnie zresetowania tych stanów senescencji do stanu 5 podziałów przed senescencją. Więc jest to już sporo osób, które zobaczyły, o co chodzi i sobie to robią. Tym bardziej, że bajkalina jest takim świetnym środkiem, który jest również tak zwanym adaptogenem, czyli umożliwia no, te szybkie przejście przeziębień i innych takich spraw. Korzystając z tego naszego dzisiejszego spotkania, jeszcze podam taką informację, że ta słynna pandemia, która tam, prawda? Tak. Celebrytka. Tak, celebrytka, ale doprowadziła do pewnych pozytywnych jednak następstw. I tym pozytywnym następstwem jest to, że zrozumieliśmy, jaki jest mechanizm zwalczania wirusów przez komórki. No ta będzie sprawa odkryta już przynajmniej 30 lat wcześniej, tyle że no jakoś tak dziwnie nierozgłaszana. No z powodów pieniędzy. No wiadomo, Big Pharma na wszystkim trzyma łapę. No tak, no to biznes musi się kręcić. Biznes, tak. Otóż okazuje się, że podstawowym mechanizmem zwalczania wirusów i to wszystkich wirusów w komórce jest cynk. Komórki niszczą wirusy cynkiem. Tak, duże dawki cynku. Nie
duże, właściwe. No, tak, ale my mamy niedobór generalnie, ludzie tak, mają bardzo... stały niedobór cynku i różnych innych. Mniej więcej 80% ludności ma za mało cynku. Przy czym cynk też trzeba stosować razem z miedzią. Z miedzią i z kwercetyną. Bo wpadamy w niedobór miedzi, jeżeli tak sam jest. Cynk. Nie? I natomiast tym czynnikiem, który wprowadza cynk do organizmu, jest jakiś jonofor. Naturalnym jonoforem jest cebula z kwertycyną, czyli kwertycyna. Natomiast są też sztuczne jonofory, jak amantadyna, jak dihydrochlorochina, które pełnią tą funkcję co cebula. Które też były skuteczne w pewnym momencie, jak ludzie jeszcze nie wiedzieli o takich tak zwanych naturalnych substancjach, które mogą pomóc. Bo amantadyna była w ogóle wymyślona nie w celu leczenia parkinsonizmu, tylko w celu zwalczania infekcji wirusowych. No potem się wielkim tego świata zmieniło patrzenie, bo interes większy jest na chorobach przewlekłych, na parkinsonizmie, ale to oczywiście ze zdrowiem nie miało nic wspólnego. No niemniej w tej chwili dysponujemy wspaniałym suplementem, który nazywa się kwercynk, który zawiera kwertycynę, cynk i miedź. I ten suplement, jeżeli zastosujemy go szybko przy pierwszych objawach przeziębień, najczęściej sprawa zamyka się w jednej dawce. Tylko trzeba zażyć 3 kapsułki od razu. Tylko oczywiście kwercynk, trzeba też pamiętać, że cynk jest ciężki dla żołądka, w związku z tym trzeba najpierw zjeść coś, żeby nie pobudzić odruchu wymiotnego. I wtedy sobie zażyć te 3 kwercynki. I następnym jeszcze elementem, który bardzo przyspiesza znikanie wszystkich tych objawów przeziębieniowych, grypowych, jest zastosowanie środka hamującego odczyn alergiczny. I tak jak do tej pory polecaliśmy Alertek, który można dostać bez recepty, tak w tej chwili jeszcze lepszy efekt dają 3 kapsułki Bajkaliny. Czyli tego właśnie, tego, który jest raz, że adaptogenem, a dwa też ma silne działanie przeciwalergiczne. I bo okazuje się, że na COVID-a te nagłe zgony to nie były spowodowane namnażaniem się wirusa. Tak, rzeczywiście, że nie. To był odczyn anafilaktyczny na tego wirusa, ale to jest odczyn własny, a nie, bo to nie ten wirus spowodował, tylko organizm zareagował nadmiernie anafilakcją i zgony były jako wynik wstrząsu anafilaktycznego, a nie samego zakażenia. Zakażenie stopniowo samo by się... Były dodawane dodatkowe... Szczypawki to jest w ogóle inna sprawa. Mówiono, że jest pan wynalazcą Norbobarii. No nie wynalazcą, tylko odkrywcą, bo to Norbobaria. O właśnie. A tak. No bo Wiemy, odkrywanie czy wynalazek, by mi się to w jakiś sposób pasowało jeden z drugim. Tak. Tej pory była hiperbaria, ale no mi to się nie podobało, bo działania uboczne. Dlatego odkryłem Normobarię, w której nie ma działań ubocznych. Natomiast można tutaj przebywać na stałe. Bez ograniczeń. Byłem tutaj u ciebie 15 lat temu gdzieś tam na dole, to była hiperbaria, czy to była normobaria? 15 lat temu to też zmierzało w kierunku normobarii. Ale czy to była hiperbaria wtedy? No to tam była, na dole. Tak, no bo jeszcze nie było tlenu, dwutlenku węgla, wodoru. No to by było tylko sprężenie powietrza, a normobaria to jest sprężone powietrze plus tlen, dwutlenek węgla, wodór. To od kiedy normobaria
No już 11 lat. No to ja byłem 15 lat temu. Tak, to no to myśmy temu. Tam, to ja już o tym myślałem, ale to jeszcze nie była normowalna. A jakie są takie spektakularne efekty widoczne wśród pacjentów, wśród klientów, którzy do przychodzą do normowania, tak? I widać było te efekty na przykład odwrócenia jakichś procesów chorobotwórczych albo więc dość no, spektakularne efekty to raczej bardziej po zabiegach akupunkturowych. Mhm. O właśnie, i tu łączysz jedno z drugim. A tak, tak, nie jest to połączone. Pobudzenie energetyki człowieka. Standardowo osoby, które chciałyby korzystać z moich umiejętności i tak. tej placówki przeważnie są, przechodzą taką procedurę, która obejmuje 9 spotkań. Akupunktury. Raz w tygodniu przyjeżdża się na posiedzenie 1,5-godzinne do normowarii. W trakcie tego posiedzenia pacjenci, gdy tam sobie u dołu siedzą, przyjeżdżają windą tutaj do mnie na górę. Wtedy tak. robię akupunkturę, zapisuję szereg suplementów. Potem jeszcze kieruję do Kłodzka na kroplówkę witaminową magnezową. I to jest taki jakby komplet tego postępowania. No oczywiście dieta jeszcze. Dieta, która... My preferujemy raczej dietę wysokotłuszczową. To co celina keto, albo przynajmniej optymalna. Optymalne. Czyli zwracam o właśnie tak. celina. Zajmujesz. To co pani Celina Chacińska. Chacińska, tak. Przy czym no, najważniejsze jest to, aby ten pacjent, który odżywia się jakąś dietą, nie spożywał produktów, których organizm nie toleruje. Badania na nietolerancje pokarmowe też u nas tutaj można przeprowadzić. To się bierze 2 kropelki krwi z palca i za 2-3 godziny test jest już gotowy i wiadomo, że ja na przykład nie mogę jeść produktów mlecznych oraz jajek. Natomiast zboża mogę jeść, a przeważnie, najczęściej jest nietolerancja tak, zbóż. Zboże, tak. Zbóż. Bardzo często jest nietolerancja jeszcze drożdży. Ja na szczęście mogę jeść drożdże, a więc wino, piwo, cydr, później te musztardy, keczupy, grzyby kapeluszowe. Jeżeli ktoś ma nietolerancję drożdży, to grzybów nie może jeść. A grzyby są bardzo zdrowotnie pozytywne. Tak, no to jest ciekawe. Drożdże mają te same antygeny. Poza tym jeszcze dość często występują nietolerancje niektórych orzechów oraz niektórzy owoce morza. A to tak. Natomiast pozostałe to wyjątkowo. Mięsa prawie, że się nie stwierdza, żeby ktoś miał nietolerancję. Mięso nie, nie. Ale za to jajka, mleko, zboża, drożdże, orzechy. To są te najczęściej występujące nietolerancje. I jeżeli zbadamy to i powstrzymujemy się od jedzenia tego, to stan zdrowia bardzo szybko się poprawia. Są takie zachorowania, które są przewlekłe, tak zwane stawy rzekome. Złamała się kość, prawda, załóżmy ta, i nie może się zrosnąć, bo nawet tam operacje robią, składają, usztywniają. Ale bardzo dużo jest takich przypadków, gdzie kości nie mogą się zrosnąć. Nie, dużo, no przynajmniej do mnie nie trafia dużo, ale jest taka grupa. Jest. I o właśnie, dobrze, że to pójdzie w świat. Tak. Jeszcze mi się nie zdarzyła ani jeden przypadek stawu rzekomego, który by nie zareagował na naszą procedurę. Mimo, że czyli latami. Przyspiesza tutaj. Niektórzy latami mają z tym problem, a po kuracji tutaj u nas, bach, zrosło się i
nawet ja tam raczej zachęcam tych pacjentów, którzy tam przykładowo są od 5 lat pod kontrolą jakiegoś fachowca od tych stawów rzekomych, żeby nie mówili, że to oni tutaj brali akupunkturę, korzystali z normobarii, tylko żeby no, powiedzieli, no widzi pan doktorze, no wreszcie się panu udało. Żeby... No tak, nie udało się, doktor zawsze powie, że zdarzają się cuda. O, właśnie. I pana no, cuda dosięgło, ale ja bym jednak głosił to jednak, że jednak to przyspiesza gojenie. Nie no, ewidentnie przyspiesza. No to jest medycyna alternatywna. Jest jakby cały czas wypierana i cały czas jest jakby straszona, okrzykiwana za jakieś szarlatanerstwo, ponieważ no szkodzi Big Pharma. To jest wiadomo, że medycyna rockefellerowska z medycyną Hipokratesa nie ma nic wspólnego. Przede wszystkim to jest medycyna. Tak. A to co udostępnia reżim, to jest lecznictwo. Tylko i wyłącznie lecznictwo, a lecznictwo to nie medycyna. No nie, absolutnie nie. Nie. Ja muszę powiedzieć, że cieszę się, że narażacie już... się. Nie odkrywamy Ameryki. Nie, bo muszę powiedzieć, że im dłużej siedzi się w tej medycynie i im większą ma się świadomość, tym wiele rzeczy się, no po prostu na wiele rzeczy się nie zgadzam i omijam szerokim łukiem, jak tylko mogę. I również ja absolutnie nie korzystam, mimo że jakby pracuję w tej medycynie, i ja nie korzystam z medycyny konwencjonalnej. Ja z daleka jestem i komu tylko mogę, to zawsze polecam medycynę tą alternatywną. Tą prawdziwą medycynę. Czyli medycynę. Tą prawdziwą medycynę. A nie jakieś takie niby medycyny. Ja to określam towar medycyno-podobny. Tak jest. Podróby. To podróby. Są podróby, ale nie, muszę no, oczywiście. Bardzo kosztowne. Tak. No i w skutkach, jeśli chodzi zdrowotnych i społecznych, no niestety ma tragiczne konsekwencje. I to mówią medycy, doktor, no lekarz tak. medycyny. Ja zawsze tylko podaję przykład, proszę mi pokazać pacjenta, który ma cukrzycę i którego lekarz z tej cukrzycy nie leczy. Wyciągnie. No to, a przecież to proste. Jest, a to jest po prostu obstryk. I nie ma cukrzycy. Ja naprawdę pół roku wystarczy się tak bez wysiłku zabawić w medycynę alternatywną i nie ma cukrzycy. I przywraca się do normy. No tylko trzeba chcieć. I zmienić przyzwyczajenie. Dokładnie. I nic więcej. I nie ma, nie ma cukrzycy z dnia na dzień. Tak, mamy wiele chorób przecież, te wszystkie tak zwane choroby przewlekłe. Czy tu też korzystają profilaktycznie ludzie, tak. Bo myślę, że jeżeli ktoś przychodzi, to dlatego, że nie może jeszcze nowotwory i inne rzeczy, tak, po udarach, po wylewach. Tak, tak, no ale tak. też no, chorzy nowotworowi. Tak. Ja wiem, bo oni trafiają też do mnie od ciebie. Tak, no czasami też tak jest. Żeby tą głowie przestawić coś, przestawiamy. Wiem, że wysyłasz je do mnie, no bo... No jak jest taka potrzeba, no to przecież tutaj nie ma. Głowa jest jednym z najważniejszych de facto. Tam blokady są niesamowicie istotne zdrowotnie. To jest tak, powiedz mi, jak się czujesz, powiem ci, co ci dolega. O, piękne słowa. I to jest i tak samo powiedz mi, co ci dolega, powiem ci, jak się czujesz, tak? Jakie masz problemy emocjonalne i to jest psychiczne. Bo my jesteśmy jednym jakby połączonym naczyniem. Psycho i soma musi iść w parze. Jeżeli jedno się zaburza, to drugie natychmiast ulega. Człowiek jest istotą duchowo-cielesną, a nie cielesno-duchową. Tak, dokładnie. Podoba mi się to słowo normobaria. Normuje, przywraca do pierwotnego stanu. Tak, że z którego nie wychodzimy. Normalnie było tak, a teraz jest słabo. Atmosfera, którą oddycha ludzkość, jest atmosferą resztkową od tej, która powinna być. Powinna być taka. A jeszcze dodatkowo jest zatruwana.
No, ale to już nawet nie odgrywa aż tak wielkiej roli, jak właśnie niskie, za niskie ci ciśnienie, za mało tlenu, za mało dwutlenku, za mało wodoru. Bo już sam wodór, jeżeli wprowadzimy do tej atmosfery, nawet bez podnoszenia ciśnienia, bez zwiększenia ilości tlenu i dwutlenku węgla, to sam wodór powoduje zahamowanie stresu oksydacyjnego. I właśnie, więc gdy tutaj wyjdziecie stąd, to przez 24 godziny macie wyhamowany stres oksydacyjny. Czyli stres oksydacyjny to jest nadmierne produkowanie rodników hydroksylowych, które nie są neutralizowane wodorem. To wodór je neutralizuje od razu w miejscu powstania i wtedy nie ma szkód cytoplazmatycznych. Także ja obserwując te swoje parametry, ten wydłużony telomer, podwyższone komórki macierzyste, no i to, że mam przez lata wyhamowany stres oksydacyjny, bo ja nocując tutaj, przez następne 24 godziny mam wyhamowany stres oksydacyjny, no potrafię sobie wyobrazić, że to właśnie był mechanizm długowieczności naszych przodków przed potopem. Przy czym tutaj jeszcze jeden parametr wchodzi, o którym jeszcze tutaj nie rozmawialiśmy. Parametr, okazuje się, że nasze organizmy potrzebują pewnej właściwej dawki radiacji, promieniowania jonizującego. Dokładnie. I mam przekonanie, że przed potopem skały i ziemia więcej promieniowała niż aktualnie, bo jest opisany na początku XX wieku dziwny przypadek. Na Pacyfiku, na malutkiej wyspie, wybuchł wulkan i zmiótł całe życie. To była wyspa francuska i Francuzi założyli tam obserwatorium biologiczne, jak tam to życie będzie wracać, bo ten wulkan się uspokoił i wszystko gra, nie? I okazuje się, po 2 latach, no tam życie szybko wróciło, wszystko było bardzo bujne, bo gleby powulkaniczne są bardzo urodzajne, żyzne. Ale okazuje się, że ten kierownik tego obserwatorium, dorosły mężczyzna, urósł 8 centymetrów. A jego asystent 4. Po prostu rzecz zdumiewająca. Okazuje się, że te lawa i te popioły wulkaniczne są radioaktywne. Tylko, że nie jakoś tam zabójczo radioaktywne, tylko tak umiarkowanie. I okazuje się, że do roku 49 świetnie rozwijało się radiolecznictwo. Napromieniowywano, notabene w Niemczech do dzisiaj można sobie zrobić leczenie stawów za pomocą naświetlania rentgenowskiego. No, w Szwecji już w 76 roku zabroniono to i zapisuje się ketonale i tak dalej. Natomiast naświetlanie rentgenowskie i bo do tego czasu no Maria Curie-Skłodowska i tak dalej, obserwowano pozytywny wpływ właściwych dawek promieniowania. Oczywiście, jeżeli ją przedawkujemy, no to są objawy choroby popromiennej. No to nie ma dwóch zdań. Natomiast do pewnych dawek to zupełnie inaczej. Ja tutaj pokażę, jak do tej pory uważano,
jaki jest wpływ promieniowania na zdrowie. Ja tylko może panu wejdę w słowo i powiem, że takie same sytuacje i takie same efekty zaobserwowano w Czernobylu w wielu miejscach, gdzie jest właśnie bujna zieleń, tak, gdzie zwierzęta są dużo większe. Że tam jest, nie jest się... las, tylko dżungla. Tak, dżungla, że się właśnie zupełnie odrodziła, zupełnie nowa przyroda. I te zwierzęta powiększyły się nawet. Tak, większe. Tak. No to coś tak jak ten mężczyzna, który umarł. Tak. Notabene moja żona przypomniała mi, że wtedy był przecież opad radioaktywny na Polsce. Że wtedy... Łopiany, które normalnie są półmetrowe, były metrowe. Wszystko dostało swoją dawkę promieniowania i odżyło. I tak wygląda krzywa, nazywa się Hormeza, która, jeżeli dawka jest za mała, czyli tutaj, to zdrowie jest słabe, zahamowane. Jeżeli dawka zbliża się już tutaj, zdrowie się poprawia. Tutaj jest maksymalne, no i jeśli się przedawkuje, no to oczywiście objawy choroby popełnienia pokażę. Czy zatem uważa pan, że na przykład przyjmowanie, suplementacja jodu w naturalnej postaci jest jak najbardziej właściwa? Ale jod nie jest radioaktywny. Jod generalnie jako mikroelement oczywiście bardzo istotny. Natomiast w tej chwili można jeszcze, jak jesteście tutaj, sobie dojeżdżać do lądka, a tam są źródła radioaktywne. Ja skorzystałem sobie z zabiegu, który się nazywa pięknie emanatorium. Emanacja. Tak, emanacja. Właśnie od razu sobie z tym skojarzyło. Bierze się, tam jest to już od ponad 100 lat, a więc ci BHP-owcy i tak zwani rycerze ciemności, którzy polikwidowali te możliwości naświetlania rentgenem stawów i tak dalej, bo to zabronione, nie? Bo to strasznie szkodzi według rycerzy ciemności. Tam jeszcze można sobie za 18 zł wykupić 15-minutowe oddychanie powietrzem z radonem. Ja sobie wykupiłem, już odbyłem 24 takie posiedzenia, więc to jest z nad źródła wody, brane jest powietrze i przez tam rurki można sobie oddychać, żeby przez płuca przenika radon, on w 2,5 godziny się rozpada, uwalniając energię promienistą do organizmu. No od ponad 100 lat i tam właśnie w opisie działania tych zabiegów emanatorium najróżniejsze, no po prostu tak jak przy normowali, no wszystko się potrafi wycofać. Czyli tam nawet przy bezpłodnościach. Dlatego mamy dzisiaj w tej chwili epidemię. No jest tego trochę. Jest spor też przy zmianach skórnych i tak dalej, więc... A czy normobaria jakby przy bezpłodności, bo coraz więcej osób... Nie, no tak, już... oczywiście. No, normobaria no, tak jak, tak, może pobudzić tutaj... Normobaria wzmacnia procesy samonaprawy i zdrowienia. Zdrowy człowiek, zdrowa kobieta jest płodna. Tak. Chora jest niepłodna albo częściowo niepłodna. Także jeżeli zdrowie się podciągnie, no to i płodność wraca. To nie ma dwóch zdań. Tak, z obserwacji wynika, że takich moich zawodowych wynika, że tych takich mechanicznych przeszkód, typowych mechanicznych wzrostów, no to trochę jest. Troszkę jest, natomiast więcej jest właśnie energetycznych. Tak. Energia, tak. Że, no to to jest plaga w tej chwili. Przy chorobie zmienia się też polaryzacja człowieka. Tak, oczywiście, prawda? Czyli energetyka. No. Energetyka. Tak. I wtedy jest odwrotna biegunowość jest tutaj. Czyli jak ma być doładowany, to jest rozładowany człowiek. Tak? My to za pomocą też akupunktury, normobarii, witamin, mikroelementów wzmacniamy całe zdrowie i wtedy, wtedy objaw znika. A jeszcze się zapytam pana o taką rzecz, ponieważ przed potopem
wiadomo było, że ta energia, która, w której ludzie przebywali, tak? Czyli ta energia ziemska była na odpowiednich częstotliwościach, wibracjach, ta energetyka była zupełnie inna. Czy nie uważa Pan, że to, co się w tej chwili dzieje, te zaburzenia energetyczne, fale elektromagnetyczne, które są co jakiś czas wypuszczane, czy inne. Poprzez HARP, czy poprzez różne inne, tak zwany elektrosmog, z tych urządzeń wszystkich cyfrowych, tak, komputerowych, czy nie ma wpływu również na nasze, takie zdrowotno-energetyczne? Patrząc na energię promienistą, którą potrzeba naszemu organizmowi do zdrowienia, przecież wiemy, że na świecie są miejsca, gdzie promieniowanie tła jest nawet 250 razy większe niż tu. Tak, tak, tak. Jest taka miejscowość nad Morzem Kaspijskim w Iranie, Ramsar, gdzie właśnie jest tak duże promieniowanie tła i tam ludzie bardzo sobie dobrze żyją, zdrowi i tak dalej. Więc jest ogromny zakres i nasze organizmy są bardzo odporne na te promieniowania. Owszem, osoby chore odczuwają to mocno. Osoby zdrowe nie, bo potrafimy naprawdę wytrzymać bardzo wielkie obciążenia, także ja bym tego nie demonizował. Są zdecydowanie ważniejsze sprawy, które niszczą nasze zdrowie, jak na przykład nietolerancje pokarmowe. To jest jeden z największych uszkadzaczy na naszego zdrowia. Nietolerancje, nie? Czyli jemy rzeczy, które nam szkodzą. Później nadużywanie używek, nie? Tak. Bo używanie jak najbardziej. Ale nadużywanie wszystkiego, to, czego nadużywamy. No wszystko ponad normę, czyli ponad poziom ponad dopuszczalne dla nas konkretnych, bo to nie możemy powiedzieć, że dla wszystkich. Nie, bo każdy nie. ma osobną, swoistą, osobistą, tak zwaną odporność, normę. I jeżeli stan zdrowia jest zadowalający, to wszystko dobrze. Nawet jeżeli ktoś używa tego alkoholu dla innego zdecydowanie za dużo, ale jeżeli jego organizm to toleruje, nie widzimy jakichś objawów, które wskazują, że coś jest źle, no to on widać ma tak to ustawione. Tylko że trzeba wnikliwie popatrzeć, bo to może wydawać się, że nic, a tutaj popatrzymy, zbadamy, a tu lipa.